Jakie są priorytety naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie? Co robimy, by rozwijać badania naukowe w SGH? W jakich badaniach europejskich i światowych uczestniczą nasi naukowcy? Zapraszamy do słuchania serii podcastów Badania naukowe i rozwój, która jest poświęcona tematyce polityki naukowej i projektów badawczych realizowanych w SGH. Proszę Państwa, to jest Erskie CHAT. Ja nazywam się Mariusz Sielski. Podcast dzisiejszy poświęcony będzie badaniom naukowym i projektom badawczym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naszymi gośćmi w studio są pani prorektor do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoni-Dominczak. Dzień dobry. Oraz pan dr Łukasz Skrok. Dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od szczególnego i trochę nietypowego w przypadku pani rektor, bo pani rektor łączy funkcje naukowe, swoją karierę naukową również z doświadczeniem rządowym. W 2008 i 2009 roku. Pani rektor była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, była także wiceprzewodniczącą Komitetu do spraw Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. Te wszystkie funkcje pomagają lepiej zrozumieć i znaleźć może odpowiedź na pytanie komu potrzebne są badania? Czy one rzeczywiście pomagają rządzącym? Czy potrzebne są biznesowi? Czy potrzebne są przedsiębiorcom? Faktycznie tak. Powiem szczerze, moja praca zawodowa zaczęła się od tego, że z jednej strony zaangażowałam się w tworzenie reformy emerytalnej, z drugiej strony kontynuowałam pracę nad moim doktoratem, który zresztą poświęcony był systemom emerytalnym. I to bardzo wyraźnie pozwoliło mi na połączenie tych dwóch funkcji, bo w to, co robiłam w pracy, wykorzystywałam także do pracy naukowej, ale też widziałam, jak bardzo istotne jest to, że planując pewne rozwiązania, szczególnie o tak dużej skali, trzeba dbać o to, żeby one były oparte na faktach, na analizach, które. Pozwalają decydentom podejmować decyzje, które gdzieś tam dają przewidywalne skutki. I właściwie cały mój okres pracy w administracji rządowej, bo to nie tylko lata 2008-2009, ale długo kierowałam Departamentem Analiz Ekonomicznych w ministerstwie, także byłam podsekretarzem stanu w czasie rządu Belki. To był taki moment, kiedy udało nam się szereg różnego rodzaju istotnych działań, polityk publicznych zaplanować. Współpracowałam z premierem Hausnerem przy tworzeniu planu Hausnera i też tam prowadziliśmy analizy, współpracowaliśmy z badaczami, więc to przejście powiedzmy z tej części administracyjnej do części badawczej pozwoliło mi na to, żeby także spojrzeć na prowadzenie badań naukowych. Właśnie od strony tego, jakiego rodzaju wiedza, jakiego rodzaju elementy są potrzebne, żeby kształtować polityki publiczne. Ale tak samo w przypadku różnego rodzaju sfer biznesowych tego typu analizy są potrzebne. Jeżeli popatrzymy na to, co robią banki, przyznają kredyty, też muszą oceniać w jakiś sposób ryzyko, które związane jest z tymi produktami, które mają. Zatem bardzo często stoją modele, które są wypracowywane przez właśnie czy badaczy, czy osoby, które. Gdzieś ukończyły studia związane z metodami ilościowymi od nas, badacze, nauczyli się tego, w jaki sposób tego typu modele wdrażać. Więc, tak naprawdę, każda decyzja, która jest ważna, która niesie ze sobą długookresowe skutki, podejmowana czy biznesowo, czy w sferze polityk publicznych, powinna w jak największym stopniu być oparta na faktach, na rzeczowej analizie tego, co trzeba zrobić. No i tutaj, w szkole głównej handlowej staramy się tego typu badania prowadzić, żeby one właśnie nie tylko miały charakter teoretyczny, ale bardzo często aplikacyjne, pomagający w tej sferze szeroko rozumianej interesariuszy, nauki, podejmować decyzje, współpracować z nami, korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. I od razu się wytłumaczę, dlaczego powiedziałem typowe. Typowe, bo rzeczywiście jest to znakiem rozpoznawczym SGH, że nasi profesorowie, nasi wykładowcy, młodzi również naukowcy pracują w różnych konsultingach, pracują w rozmaitych radach, gremiach, także są, są doradcami biznesu. Nietypowe w tym sensie, że została pani rektor z nami i czy jakby objęła pani takie funkcje. Yy, odpowiedzialność wzięła pani rektor również za sferę naukowo-badawczą, mając już za sobą to doświadczenie. Czy to jakoś. Yy, yy. Pozwoliło lepiej zdefiniować obszary badawcze, to pewnie wyjdzie nam w trakcie tej rozmowy. Ja tylko przypomnę: w 2021 roku strategia rozwoju SGH, pierwsze te obszary zostały po raz pierwszy określone, co, co jest ogromnie istotne. Ale w 2023 roku doczekaliśmy się już polityki naukowej sformułowanej. I o to chciałbym zapytać pana doktora, jakie są te obszary badań, które, do których przywiązujemy szczególną wagę. Państwo zwykle w tym dokumencie zamieścili taką bardzo przekonującą tabelkę, jakbyśmy mogli do tego się troszeczkę odnieść. Jakie są te obszary? Niewątpliwie formułując politykę naukową SGH, musieliśmy pogodzić ze sobą dwa nurty. Ten, ten który był za nami, ten, który dotyczy przeszłości i ten, który dotyczy przyszłości. Może jest to banalne, ale czasem e, nawet o banalach warto przypominać. To znaczy musieliśmy z jednej strony mieć na uwadze to, że dysponujemy pewnym zasobem kapitału ludzkiego, czyli mówiąc e, nieco ładniej, społecznością e, nauczycieli akademickich SGH, którzy prowadzili i prowadzą badania w obszarach związanych z ekonomią, związanych z finansami, związanych z naukami o zarządzaniu, związanych z, z, z innymi naukami społecznymi, związano z naukami prawnymi, a także w nieco mniejszej może liczbie rozmaitymi innymi e, dyscyplinami naukowymi, a z drugiej strony musieliśmy spojrzeć w przyszłość e, związaną z tym, co przez ostatnie dekady, a może nawet i lata, e, zmieniało się w przestrzeni naukowej, to znaczy. Pojawiające się wyzwania, z jednej strony związane oczywiście z problemami współczesnego świata, ale również z rozwojem metodyki badawczej i dostępnością nowych narzędzi. Niewątpliwie jednym, jednym ze sztandarowych obecnie projektów SGHI jest AI Lab, który jest, bym powiedział, konsekwencją naturalną zbudowanego przez ostatnie dekady silnego środka badań empirycznych. I to również wiąże się z tym, z tą bliskością historyczną SGH praktyki, od, od poziomu strategicznego przy projektowaniu polityk publicznych przez poziom menedżerski, czy to w sektorze prywatnym, czy również od pewnego czasu, zwłaszcza w okresach dużej popularności polityki opartej o dowody, również w sektorze publicznym, jeśli chodzi o grupy analityków, pracujących czy to w bezpośrednio w rządzie, czy w podmiotach rządowych, czy w think tankach, czy w organizacjach międzynarodowych i rozwoju y, metod empirycznych, tak? Czy z z Między innymi dotyczącymi ekonometrii, która jest nieco starsza od analiz uczenia maszynowego, tak jeśli chodzi o narrację. Natomiast no, jest to raz jeszcze naturalna konsekwencja tej silnej strony. Mamy oczywiście bardzo silnie rozbudowaną grupę badaczy pracujących w obszarach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i to również wielowymiarowo. Mamy silnie rozbudowane nauki społeczne. Mamy co jest mi bliskie, mojemu sercu, może niewielką liczebnościowo grupkę, ale ważną z punktu widzenia moim uczuciu rozwoju każdej uczelni ekonomicznej, osób zajmujących się również teorią ekonomii i badaniami empirycznymi znowu z tym powiązanymi. Mamy wreszcie, mamy bardzo silny ośrodek badań demograficznych, ale... To może ja już. że może proszę, nie będę raz Tak, faktycznie, bazujemy trochę na doświadczeniach i na historii. Tutaj należy powiedzieć, że w niektórych obszarach już od bardzo wielu lat, właśnie i ta współpraca międzynarodowa, i takie włączenie w nurt badań międzynarodowych, społecznych jest bardzo silne. Tutaj sięgamy do tradycji profesora Holcera, który był jedną z takich pierwszych osób, która wprowadzała, powiedzmy, nowoczesne, oparte o międzynarodowe standardy badania do szkoły głównej handlowej czy jeszcze wtedy z GIPSU i staramy się to kontynuować. Jesteśmy z naszymi badaniami dotyczącymi rodzin pokoleń, relacji międzypokoleniowych, rozpoznawani zarówno międzynarodowo, jak i krajowo. Właśnie Centrum Badań nad Pokoleniami i Rodziną jest wpisane do polskiej mapy infrastruktur badawczych przez Ministerstwo Nauki. Jest to właściwie jedyna Infrastruktura w naukach społecznych, która jest wpisana do polskiej mapy, i tutaj rozwijamy to przez uczestnictwo w, w dużych europejskich badaniach dotyczących różnych pokoleń, czyli mamy badanie zdrowia, procesów starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie, badanie SHARE tak zwane, oraz badanie pokolenia i rodzin, rodziny Generations and Gender Program, które właśnie ruszamy. Uzyskaliśmy na to całkiem spore pieniądze z Ministerstwa Nauki, aby właśnie to badanie w Polsce. W Polsce przeprowadzić, co daje nam perspektywę międzypokoleniową w badaniach zdłużnych, które są bardzo cenione przez badaczy, dlatego że do tych samych osób wracamy kilkukrotnie, sprawdzając, co się z nimi dzieje w świetle różnych wydarzeń ekonomicznych, społecznych, indywidualnych, które, które ich dotyczą. Więc są to badania powiedzmy, jedne z takich najbardziej rozpoznawalnych w świecie badań społecznych w Europie. I to, co pani rektor powiedziała, jest szalenie istotne, bo ciągłość, pewna tradycja prowadzenia badań w tej akurat instytucji, jaką jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, daje nam pewien priorytet, bo są to długie ciągi i agregacja tych danych pozwala rzeczywiście uchwycić zjawiska ważne. Pani profesor wspomniała o dwóch GGPPL i, i SHARE. Te badania to są takie, takie dwa projekty, którymi się zwykle chwalimy jak chcemy pokazać, że, że to są istotnie międzynarodowe. Badania, w których uczestniczymy z zespołem konkretnym, z dużym dorobkiem stąd. Pani rektor kieruje akurat tymi badaniami związanymi z Sher, a pani profesor Menarska obecnie tak. po pani profesor Kotowskiej kontynuuje te badania dotyczące pokoleń i, i płci. Ja chcę wrócić, panie doktorze, do tego, o czym pan wspomniał, żeby rozwinąć akronim AI Lab. AI jest raczej dla wszystkich jako sztuczna inteligencja zrozumiała. W naszym wypadku chodzi o międzykolegialne centrum. Pomysł na to pojawił się bardzo wcześniej. pani rektor, chyba gdy pani obejmowała swoją funkcję, już wówczas była mowa o tym, jak bardzo jest potrzebna taka, taka jednostka refleksji nad technologiami cyfrowymi. To wszystko nas coraz bardziej wyprzedza w tej czwartej rewolucji, więc godne jest chyba podkreślenia, że różne aspekty są tam omawiane, i moim obowiązkiem jest zapowiedzenie, że mamy osobne pasmo przewidziane dla AI Lab i nasi koledzy, którzy. Którzy tworzą to, to centrum, będą tam się wypowiadać. A ja chciałbym wrócić do innych jeszcze priorytetów, które, które Państwo zwykle, pani rektor często o tym mówi i Pan doktor jest tego na pewno też świadomy. Mówiliśmy zawsze o wspieraniu indywidualnym rozwoju naukowego. W ciągu tych ostatnich czterech lat mieliśmy, z tego co pamiętam, ze sprawozdania 20. Habilitacji około 200 doktoratów, tak mniej więcej w styczniu, to pokazuje, że to cały czas się prężnie bardzo rozwija, ale jednocześnie ci młodzi naukowcy często natrafiają na szklany sufit często potrzebują wsparcia, w tym wsparcia finansowego, żeby móc nawet zaaplikować o jakiś grant. Ten świat jest bardzo poukładany w, w taki sposób, że jeśli chce się zaistnieć w międzynarodowym środowisku naukowym, to trzeba mieć po pierwsze know-how, a po drugie czasami wsparcie finansowe. Jak to wygląda z perspektywy pana, młodego naukowca, i z perspektywy pani rektor? To ja może zacznę. Faktycznie prace nad strategią naukową i polityką naukową związane były z tym, że żeby prowadzić dobrą naukę na poziomie międzynarodowym, musimy mieć osoby, które faktycznie taki poziom naukowy reprezentują i mogą się rozwijać. I faktycznie zespół, który pracuje nad strategią naukową, pracuje. De facto już od czterech lat prawie. Razem dyskutujemy wspólnie w środowisku osób reprezentujących różne dyscypliny, różne kolegi ASGH jest bardzo zróżnicowane, w jaki sposób te działania rozwijać, czego efektem jest polityka naukowa, ale także dzięki temu, że mamy politykę naukową, gdzie bardzo wyraźnie mówimy o tym, że przede wszystkim. Określamy cele naszych badań, które też yy, nawiązujemy w nich do celów zrównoważonego rozwoju, bo też jest istotne, żeby pokazać, że gdzieś tam wpisujemy się w ogólne trendy światowe, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o właśnie rozwój. Z drugiej strony też mówimy o tym, że bardzo potrzebne jest wspieranie badań, także od strony organizacji, pozyskiwania środków, poszukiwania także tych najbardziej prestiżowych grantów międzynarodowych, które no jakby są wizytówkami uczelni w momencie, kiedy je mamy. To jest także rozwój młodych naukowców, czyli z jednej strony zapewnianie środków na to, żeby mogli prowadzić swoje badania, często w bardzo nowych, innowacyjnych obszarach, ale także uczestniczyć gdzieś w środowisku międzynarodowym, wyjeżdżać na konferencje, mieć szansę uczenia się warsztatu i aplikowania o środki, i pisania artykułów, które chcemy, żeby nasi badacze w jak najlepszych czasopismach publikowali. Także kwestia odpowiedniej dostępu do środków, żebyśmy mogli wspierać redakcję artykułów. W dzisiaj właściwie wszystko Pisane jest po angielsku. No zakładamy, że nasi badacze w większości piszą po angielsku, ale, w razie czego ale jest taka redakcja, czy tłumaczenie też są potrzebne, żeby faktycznie te teksty były pisane takim językiem, żeby też zagraniczni recenzenci, zagraniczni redaktorzy chcieli takie teksty przyjąć, czy nawet w Polsce, bo, bo już nawet w polskich czasopismach często publikujemy po angielsku. To jest także nawiązywanie różnego rodzaju współpracy międzynarodowej. Tutaj też. Udaje nam się w coraz większym stopniu rozwijać współpracę z różnego rodzaju uczelniami. O partnerstwie Civica rozumiem też w oddzielnym paśmie będziemy mówić, a to jest dla nas bardzo cenne par partnerstwo europejskie, gdzie z jednymi z najlepszych uczelni europejskich mamy szansę wspólnie działać, wspólnie inwestować i w rozwój badaczy, w wymianę studencką, w te wszystkie obszary, gdzie potrzebny jest rozwój. Także staramy się myśleć o tym, żeby z jednej strony umiędzynarodawiać naszą naukę, a z drugiej strony rozwijać i inwestować w rozwój pracowników na każdym etapie, ale ze szczególnym uwzględnieniem młodych, bo faktycznie im jest najtrudniej, zarówno ze względu na to, że często. Rozwój kariery naukowej związany jest równolegle z rozwojem rodziny, potrzebą no gdzieś tam też ekonomicznego utrzymania się, więc możliwość pozyskiwania dodatkowych środków też jest istotna. Polityka naukowa i jasne określenie tego, co i jak chcemy robić, także pozwala nam na pozyskiwanie dalszych środków, na to, żeby ją wdrażać, i tutaj też udało nam się w ramach inicjatywy, regionalnej inicjatywy doskonałości. Prowadzonej przez Ministerstwo Nauki, to jest faktycznie 11,5 miliona, ale przeznaczone właśnie na to, żeby inwestować w rozwój nauki w szkole głównej handlowej, dzięki czemu będziemy mogli wspierać naszych badaczy różnego rodzaju grantami, które pozwalać im będą na to, żeby rozwijać swoje badania, aplikować potem o kolejne granty, publikować artykuły. To są także środki na. Wymianę międzynarodową, na zdobywanie nowych kompetencji, właśnie rozwój młodych naukowców, organizację konferencji naukowych, tak żeby SGH było widoczne w tej przestrzeni międzynarodowej coraz bardziej. I myślę, że znowu dzięki temu, że mamy jasne cele, dobrze sobie określiliśmy to, gdzie chcemy dojść, łatwiej jest przekonać ministerstwo czy, czy innych, inne instytucje, które dają środki, żeby właśnie w rozwój nauki w Szkole Głównej Handlowej inwestować. Ja nie mógłbym nie skorzystać z obecności Pana doktora Skroka tutaj z nami, bo on jest też bardzo zaangażowany w, w to, czym jest projekt CIVICA, rzeczywiście łączący 10 najbardziej prestiżowych uczelni ekonomiczno-politologicznych Europy. I zaraz będę chciał na ten temat porozmawiać, ale na moment chciałbym uporządkować sprawę grantów, bo CIVICA też oferuje takie instrumenty, o czym mam nadzieję Pan, pan doktor powie, ale oprócz tego mamy też międzyuczelniane granty. Staje się z piątką uczelni ekonomicznych. Piątką my jesteśmy też w tym. Mamy też międzyuczelniane granty badawcze z Uniwersytetem Wrocławskim. Z chyba? Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Zaczęliśmy współpracę z Wrocławiem, a potem też rektorzy wszystkich uczelni ekonomicznych właśnie Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań i my zdecydowali, żeby taką międzyuczelnianą współpracę z wykorzystaniem grantów rozwijać, i faktycznie już chyba trzecią edycję grantów w tym roku realizujemy. I są też międzykolegialne granty rektorskie, pani rektor, i są jeszcze granty zamawiane. Tak, to też wynika z tego, że staramy się po pierwsze budować współpracę między kolegiami. My jesteśmy taką specyficzną strukturą. SGH już od 30 lat ponad funkcjonuje w strukturze kolegiów, czyli mamy Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Nauko-Przedsiębiorstwie. I bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie osoby z różnych kolegiów tworzyły zespoły badawcze. Widziały się nawzajem i gdzieś w ramach działań naukowych współpracowały, bo to tworzy wartość dodatkową, która jest bardzo cenna. Granty zamawiane są specyficznymi grantami rektora, przeznaczonymi na rozwój inicjatyw, takich, które z punktu widzenia uczelni, są istotne. To jest na przykład indeks zdrowych miast, który realizujemy wspólnie z z Luxmedem, ale także Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Fundacją OS i wskaźnik Ketchup właściwie, który z kolei jest też naszą inicjatywą, którą prezentujemy na Forum Ekonomicznym, pokazującą jak Polska kraje regionu Europy Środkowej i Wschodniej, nadążają czy doganiają swoim rozwojem rozwój ekonomiczno, społeczny jakość życia krajów w, w Europie. Dopuś, dopuścimy teraz do głosu pana doktora Łukasza Skroka, bo CIVICA jest jednym tematem, ale i regionalna inicjatywa doskonałości jest tematem drugim. Bardzo chcielibyśmy poznać pańską perspektywę. To, co moim zdaniem jest jednym z najlepszych aspektów działań, które władze uczelni podejmują od kilku lat i tego, co my jako uczelnia robimy, jest dążenie do systemowości i kompleksowości wsparcia i budowania możliwości prowadzenia badań naukowych, która pozwala, może jeśli nie w całości zasypywać, to dążyć do takiego przynajmniej czy, częściowego zasypywania pewnych luk we wsparciu systemowym, które mamy, bo co jest niewątpliwie potrzebne. Z chociażby z powodu, o pani rektor wspominała, to znaczy w przypadku młodych pracowników nauki pojawia się ten problem, że musimy o te osoby konkurować, chociażby z coraz bardziej atrakcyjną ofertą sektora prywatnego. Musimy pozwolić takim osobom na uzgodnienie swoich obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi, co, co również jest ważne. Musimy wreszcie konkurować o czas i atencję tychże osób, o. o Rolę, którą mogą pełnić również poza sektorem akademickim i prywatnym, to znaczy przy świadczeniu pracy na rzecz sektora rządowego. Co więcej, patrząc nieco innej perspektywy, każdy rozpoczynany projekt, czy projekt pod hasłem realizujemy duży projekt naukowy, czy projekt pod hasłem wspieramy rozwój osoby, która zaczyna być naukowcą i może w przyszłości stanie się lokomotywą, na co mam nadzieję, lokomotywą w sensie. Tworzenia tych badań u nas, to z punktu widzenia całej uczelni no, mamy w pewnym sensie z portfel ryzykownych projektów, więc jak dobrze wiemy, będąc na uczelni biznesowej, częściowo biznesowej, przepraszam, taką mamy po, nadzieję, pow Powinniśmy zbudować dość szeroki portfel tego typu aktywów w kontekście konkretnych osób. I dlatego właśnie ta systemowość jest ważna. Mamy Regionalną Inicjatywę Doskonałości, projekt, który. Na które uzyskaliśmy wsparcie od ministerstwa, który właśnie rozpoczynamy. Należymy do konsorcjum Europejskiego e, e, Uniwersytetu Nauk Społecznych Civica, ale bym wspomniał też chociażby o strategii HER dla badaczy, projekcie, który realizujemy. Od nieco dłuższego okresu, bodajże od 2018, tak, by przyjąć, w ramach którego realizowaliśmy jako uczelnia szereg działań przez ostatnie lata, część z tych kwestii, o których rozmawialiśmy, się wpisywała wprost to co, to, co, to, co zostało przyjęte w tym, tejże strategii działań, chociażby polityka nauka, rozwój partnerstw. Tak, znaczy jeszcze wspomnę partnerstwa strategiczne, gdyż mamy chyba kilka, prawie, tak? Yy, czy, powiedzmy tak, w ramach projektów NAWA yy, to pod kilkanaście uczelni w, z kilku nastoma uczelniami nawiązaliśmy partnerstwa strategiczne, ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tego, jak wygląda realizacja projektów międzynarodowych, finansowanych chociażby ze środków Komisji Europejskiej, czy z programów Horyzont 2020, czy teraz Horyzont Europa, czy z, w ramach inicjatyw Erasmus, no to jest ponad 100 uczelni. Z którymi na całym świecie, bo, bo praktycznie od Australii przez no większość Europy, ale także Afrykę, Stany Zjednoczone, Stanów Zjednoczone Kanadę, Amerykę Południową. Tych, tych partnerstw jest bardzo wiele, co także pokazuje, jak szeroko, Nasi badacze sięgają w tych współpracach, i, i to też jest y, ogromnie cenna inicjatywa. Pani rektor wspomniała o szerszych programach europejskich typu Horyzont, y, Erasmus, i tak dalej. Czy jest coś takiego jak, jak synergia albo europeizacja polityki naukowej poprzez pewne standardy? Już wspomniała pani o zrównoważonym rozwoju, ale również. Usuwanie tego gapu generacyjnego, czy, czy pewnych ograniczeń, które tutaj się rodzą, a różnorodność również w badaniach, wszystkie te szklane sufity dla mnie to są częściej niewidoczne nitki, które młode naukowczynie niejednokrotnie blokują i też rozwijają się naukowo, nasze naukowczynie. Więc czy to jest tak, że to troszeczkę zostało też narzucone, czy też wynika z logiki? Rozwoju uczelni, bo nie mogę nie zapytać o rzecz, która wszystkich nas trochę niepokoi: że udział młodych pracowników nauki wśród pracowników naukowych o największym dorobku no, maleje od lat kilku już. Tak, i, i na to też zwróciliśmy uwagę właśnie w tworzeniu polityki naukowej, że musimy inwestować w rozwój młodych i szanse na to, żeby osoby młode, które chcą rozwijać karierę naukową, mieli szansę na to, żeby tę karierę roz rozwijać. Bez ponoszenia, powiedzmy, dużych kosztów, czy takiego poczucia, że gdybyśmy, gdybym poszedł, gdybym poszła do świata biznesu, czy świata prywatnego, zarabiałbym, zarabiałabym dwa czy trzy razy więcej. Tak jak powiedział pan doktor Skrok, my funkcjonujemy na bardzo konkurencyjnym rynku, także z przyczyn demograficznych, ale także dlatego, że jesteśmy w Warszawie, także, że kształcimy bardzo dobrych absolwentów, którzy wchodząc na rynek pracy, zarabiają, nie oszukujmy się, znacznie więcej niż to, co my jako uczelnia publiczna możemy zaoferować, biorąc pod uwagę nasze ograniczenia. Dlatego właśnie poprzez tworzenie możliwości rozwoju międzynarodowego, uczestnictwo w grantach międzynarodowych, uczestnictwo w różnego rodzaju projektach, czy także programy grantowe, jesteśmy w stanie zawsze zaoferować, powiedzmy trochę ponad ten taki standard podstawowy uczelniany, co może zmniejsza, nie całkowicie zasypuje lukę. Dajemy Mamy szansę na trochę bardziej elastyczną pracę, co też jest istotne przy godzeniu właśnie różnych ról zawodowych i rodzinnych. Bo jednak, powiedzmy to, że możemy nie tylko zawsze siedzieć w pracy, nie wiem, 8-10 godzin dziennie, chociaż tak naprawdę badacze bardzo dużo pracują, to trzeba powiedzieć, tylko mogą sobie to zrobić. Nocy. Łukasz się śmieje, ale doskonale wie, że to nasza rzeczywistość, że tam często, jak już te dzieci pójdą spać, no to wtedy sobie siadamy do tego komputera i możemy pracować. To oczywiście związane jest z tym, że mamy notoryczny deficyt snu, ale tak naprawdę gdzieś tę elastyczność możemy. Możemy sobie wypracowywać. I wydaje mi się, że to jest istotne, tak? że też dla osób, które są ciekawe świata, nie poszukują rutyny. Tak? Kiedyś, powiedzmy, jak byłam studentką, miałam szansę trochę popracować na stażu w firmie konsultingowej i było to bardzo cenne doświadczenie, dlaczego nie chcę takiej pracy. Natomiast uczestnictwo w różnego rodzaju badaniach naukowych daje możliwość tak naprawdę zgłębiania cały czas nowych rzeczy, uczenia się różnorodności, poznawania bardzo ciekawych ludzi i także trochę zwiedzania świata, bo często jeżdżąc na konferencje, to także dają nam szanse na to te środki, które pozyskujemy, możemy zawsze trochę. I zobaczyć różnych miejsc, poznać badaczy z całego świata, nawiązywać te współpracę, które potem skutkują życzonymi grantami i, I, międzynarodowymi, się, zespołami i, i międzynarodowymi zespołami badawczymi. I tak naprawdę, w momencie, kiedy już wejdziemy w ten nurt, taki, że mamy naszych partnerów, z którymi współpracujemy, zrealizowaliśmy jeden projekt, zastanawiamy się nad kolejnym projektem. Gdzieś się spotykamy na konferencji, wychodzą nam kolejne ciekawe tematy, znowu idziemy w tamtym kierunku. To właśnie tworzy takie. Koło napędowe z jednej strony robienia ciekawych rzeczy na poziomie europejskim, z drugiej strony też coraz większej rozpoznawalności naszych badaczy właśnie w tych sferach europejskich, więc stąd zależy nam na tym, żeby nasi badacze i mogli zaistnieć w środowisku międzynarodowym i mogli inicjować projekty, czy uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczych. I to też bardzo wyraźnie wpisujemy w politykę naukową, łącznie z tym, że chcielibyśmy, żeby Także na SGH pojawiły się te najbardziej prestiżowe granty przyznawane przez European Research Council. W ramach Civica już też współpracujemy z European University Institute, żeby też móc przygotować naszych badaczy do aplikowania o takie, takie granty, bo EY w tym obszarze, czy Bokoni, kolejny nasz partner w Civica, mają bardzo duże doświadczenie, więc to dla nas też jest. Taka cenna możliwość. Więc gdzieś te wszystkie wątki razem zaplatają się, tworząc yy, właśnie to, co daje nam szansę na, na i rozwój naszej polityki naukowej i rozw rozwój naszych badań. Wspomniana tu Civica ma to do siebie, że współpracujemy na bardzo różnych poziomach i w grupach generacyjnych, i w grupach też profesjonalnych. Panie doktorze, czy jest sens rozwijać takie programy jak Młody Naukowiec, jak rozwijać pewne programy w ramach SIWIKI, żeby tych najlepszych zatrzymać, żeby nam nie pouciekali do biznesu, do struktur rządowych, gdziekolwiek? Jak najbardziej. Ja bym powiedział, że to jest esencjonalne, bo społeczność akademicka jest społecznością złożoną z osób. Jeszcze nie zastąpimy badaczy sztuczną inteligencją i nie, nie zrobimy tego przez kolejne dekady zresztą. Jakiś byłby sens w tworzeniu społeczności akademickiej bez tychże osób? I faktycznie to jest tak, że podając nam to pytanie i też kontynuując równocześnie poprzednie wątki, moim zdaniem świetną sprawą jest to, że, że dołączyliśmy do konsorcjum Civica, ponieważ to właśnie nie tylko daje nam możliwość współpracy z bardzo doświadczonymi partnerami. Zagranicznymi, którzy, z którymi możemy czasem współpracować dążąc do podobnych celi, a czasem jest tak, że możemy się sporo od nich nauczyć. W ramach Civica realizowany jest cały komplet działań o charakterze wspierającym i, i działalność dydaktyczną, czyli i działalność badawczą, i wątki infrastrukturalne. To jest też ten aspekt kompleksowości wsparcia, o którym wcześniej mówiliśmy. Jeszcze dodałbym to, że w grudniu uruchomiliśmy program mentoringowy na SGH, przeznaczony nie tylko i wyłącznie dla najmłodszych, osób, ale w zasadzie dostrzegając potencjalną potrzebę każdej osoby, która ma przed sobą jakiś ważny krok do wykonania w rozwoju swojej kariery, dostrzegliśmy te potrzeby jako uczelnia czasem porozmawiania z kimś, kto ten krok już wykonał i w nieformalny sposób może wesprzeć w tym działaniu. Dziękujemy swoją drogą osobom, które zgłosiły się do tego programu. Czasem działania bezprojektowe również są możliwe i to pokazuje również tę kompleksowej wsparcia w tym sensie, że nie tylko staramy się poszukiwać środków, którymi możemy szeroko wspierać badania, czy też możemy wspierać przygotowanie wniosków grantowych, co częściowo możemy robić w ramach konsorcjum CIVICA i co będziemy chcieli robić w ramach kolejnych projektów, o które się staramy, jak już będziemy mogli o nich więcej powiedzieć nieco i w ten sposób, Budować również długoterminową perspektywę, którą możemy zaoferować każdej osobie, która chciałaby podążać tą ścieżką. Na przykład, w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości nie chodzi tylko o to, żeby zachęcić, co będziemy robić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc proszę mieć oczy już szeroko otwarte. Przepraszam za to wyrażenie. Natomiast, nie tylko będziemy tworzyć możliwość. Wewnętrznie e, na SGH e, pozyskanie dodatkowych środków na badania własne, rozpoczynające czy to wspomagający początek kariery badawczej, czy to budowanie międzynarodowego zespołu badawczego, ale również e, myślimy o tym w ten sposób, żeby możliwie tworzyć te opcje ciągu dalszego. Tak? Jeżeli projekt będzie udany, to być może będziemy mogli zaoferować dodatkowe wsparcie finansowe ze wskazaniem, ok, jeżeli udało się przygotować dobre publikacje międzynarodowe, to dajemy opcję taką, że może jeszcze wsparcie dodatkowe na ambitny wniosek grantowy, który mógłby pozwolić uzyskać duży projekt międzynarodowy. Też konkurując, wracając do tego tematu, konkurując chociażby... Z coraz bardziej atrakcyjną ofertą sektora prywatnego, nie tylko w sensie finansowym, ale też w sensie tego, co można robić, jak wysoki poziom samorealizacji można osiągać już w sektorze prywatnym. Także jak się jest ciekawym świata i można uzyskać chociażby dostęp do danych, w, tym, w tymże sektorze prywatnym w coraz większym stopniu, musimy stworzyć wielowymiarowo atrakcyjne oferty. No i łącząc te wszystkie projekty, staramy się. Robić. Dziękuję za ten ostatni wątek, bo on pozwala nam wrócić do samego serca idei uniwersytetu, gdzie uczący się uczą i nawzajem dzielą się doświadczeniami. Wątki, które poruszyliśmy, ich było bardzo wiele. Chodziło nam o ramy. Będziemy do nich wracać, do tych wątków, mam nadzieję, podczas naszych spotkań w tym właśnie paśmie, gdzie będziemy przedstawiać badania naukowe, projekty badawcze, konferencje również wielkie, bo takie mamy nadzieję również w ramach chociażby regionalne inicjatywy doskonałości tutaj organizować. Bardzo dziękuję naszym gościom, pani prorektor do spraw nauki, profesor Agnieszka Sakłańdominczak i panu doktorowi Łukaszowi Skrokowi za obecność tutaj w studio. Mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się, by omawiać już poszczególne aspekty tej bogatej rzeczywistości naukowej i wyzwań, jakie dzisiaj zarysowaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo SG-Chat w paśmie Badania naukowe i rozwój. Mamy nadzieję, że dzięki inspirującym rozmowom z badaczami w SGH, przedstawione przez ich projektom badawczym i działaniom podejmowanym w SGH, udało się pokazać, jak nasze uczelnia przyczynia się do rozwoju nauki w Polsce, w Europie i na świecie. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania podcastów dotyczących badań i projektów naukowych. Publikowanych w środy w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcastach i Spotify. Paweł Delong.